Chciałem się was zapytać, czy wy macie jakieś kłopoty albo problemy? Nie, nie macie. Jedni nie, drudzy tak. Kto ma kłopoty, niech podniesie rękę. O, jest parę osób. A kto nie ma? Nie chcą powiedzieć. Widzicie, jak trudno określić, co jest kłopotem, a co nie jest kłopotem. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach kwestia problemu to jednocześnie kwestia wiary. Kwestia, w jaki sposób spodziewamy się, Bóg rozwiąże nasz problem i doprowadzi do tego, żeby było szczęśliwe dla nas zakończenie. Szczególnie mam na myśli wczorajszą moją wizytę u naszej młodej, drogiej siostry Mili Kani. Powiem, że ciągle jestem pod wrażeniem tego spotkania. Nie wiem, czy ona wie, że byłem, czy nie, bo trudno to określić, czy ludzie w jej stanie potrafią odbierać to, co się do nich mówi. Ja do niej mówiłem, ale nie było odpowiedzi, ale nie wiem, czy byłem słyszany, czy nie, a może byłem. Trudno to określić. Istnieją spory na ten temat, co dociera do tych ludzi. Widziałem rozpacz matki, rodziny i to daje mi taki asumpt, żeby mówić na temat naszego zaufania do Boga. Dlatego, że najczęstszym pytaniem w takich przypadkach jest dlaczego? Panie Boże, dlaczego? Przecież to jest całkiem młoda osoba stosunkowo. Dlaczego nie ma ratunku dla niej? Dlaczego lekarze rozkładają ręce? Dlaczego jeden człowiek może być uratowany, a drugi nie? Jest to kwestia zaufania do Boga, bo często zadajemy sobie pytanie, jeżeli Pan Bóg jest, to czy nie widzi tego, co się dzieje? Czy nie potrafi pomóc? Czy nie chce pomóc? Coś się za tym wszystkim kryje. Mieliście takie pytania? Zawsze są. Gdy tylko coś się stanie, to my zadajemy sobie to pytanie, dlaczego? Pamiętam, gdy zginął w wypadku brat Dariusz Kuberek, nie mogłem sobie znaleźć miejsca. To pytanie nie odchodziło ode mnie. To był taki serdeczny przyjaciel. I nie wiedziałem, dlaczego tak się stało. Nie wiem, dlaczego dzieje się to w przypadku osób, które są nam drogie, które nie żyją prawie do 100 lat, ale w młodym wieku odchodzą. Wyście tu mieli w Melbourne, na terenie tych trzech zborów, takie przypadki również. Dlaczego to się dzieje? I wtedy pytamy się, Panie Boże, czy Ty nie widzisz? Pieśń, którą śpiewaliśmy, brzmiała, powiedz to Zbawcy. Gdy dzieje się to, tamto, owo, powiedz to Zbawcy. No i co? I co dalej, jak powiesz Zbawcy? Jest tekst 4 Mojżeszowej, 20 rozdział od wiersza 1 do 13. Ja będę czytał tylko jeden, ale tę resztę opowiem. Pamiętacie, jak zgromadzili się Izraelici na pustyni w pewnym miejscu i zabrakło im wody? Woda jest czymś nieodzownym. Wiecie o tym, że do Nepalu, gdy poleciały pierwsze transporty, to można się zdziwić, poleciały z wodą. Bo to trzeba mieć. Wodę trzeba mieć, żeby żyć. I oni zgromadzili się na pustyni również, żeby mieć wodę, ale woda znikła. I tam w 20 rozdziale i wiersz 10, tam jest takie zdanie ciekawe, bo to zdanie, o którym ja mówię, dlaczego, pojawiło się już wtedy.
Zgromadził Mojżesz z Aaronem wszystek lud przed skałę i mówił do nich. Słuchajcie teraz, ludzie odporni, i zali z tej skały możemy wam wywieźć wodę? Znacie tą historię i jej konsekwencje dla Mojżesza. Ja przeczytam w innym tłumaczeniu, Biblia Tysiąclecia. Mówi, następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? W Biblii Warszawskiej powiedziane, słuchajcie, przekorni. A to wszystko wiąże się z tym samym. Pytanie, dlaczego? Mojżesz jest oskarżony, czuje się skrzywdzony, jest rozgoryczony i stoi przed narodem i wypowiada słowa, których nie powinien nigdy powiedzieć. Przywódca narodu, który nie przynosi pociechy swojemu ludowi, jest raczej wątpliwym przywódcą. On tymczasem zadaje im pytanie i to jeszcze w taki drastyczny sposób mówi, czy to my wam mamy wodę teraz dać? Czego się spodziewacie? Mojżesz po prostu, jak to się po polsku mówi, wyjechał na nich. Bogu się to nie podobało. Mojżesz miał zupełnie inną rolę do wykonania. W 17 rozdziale, wierszu 7, tam dalej powiedziane jest, że i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc, czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie. I to, co tutaj jest powiedziane w Piśmie Świętym, jest taką próbą pokazania charakteru ludzkiego. W pierwszym przypadku Mojżesz, który ani jednym słowem nie wspomniał o Bogu w tej rozprawie, a w drugim przypadku to ludzie, tam gdzie mają tą gorzką wodę, ci ludzie kłócą się z Bogiem, bluźnili Bogu albo kusili Pana. Czy Pan jest pośród nas, czy nie? Widzicie, jak stare jest to pytanie? Dlaczego? Dlaczego to na nas przyszło? Jak długo my będziemy cierpieć? Pan Bóg pragnie zaufania od swoich dzieci, bo to rozmaite wydarzenia wystawiają Boga na próbę i Pan Bóg spodziewa się, że my teraz przyjdziemy do Niego i będziemy zabiegać o rozwiązanie problemu. A czy rozwiązanie problemu zawsze przychodzi? Tak jakbyśmy chcieli? Wiecie, że nie. Miałem taki przypadek. Wczoraj mówiłem to siostrze Postkowej, że umarł syn starszego zboru w jednym z moich australijskich zborów. Miał 45 lat. Był w rozmaitych tarapatach życiowych, nie zawsze w zgodzie z Bogiem, ale przychodził do kościoła. Pod koniec swojego życia też. Potem został zabrany do szpitala. Był w międzyczasie kierownikiem jakiejś instytucji, potem był policjantem drogowym. Rozmaite koleje życia. Ale nie powiodło się mu, zmarł. Było to jakieś pęknięcie żyły jakieś w mózgu. Zmarł. Pomyślałem sobie, pójdę odwiedzić tego starszego zboru i pocieszyć go. Już po wszystkim, po pogrzebie, po wszystkich sprawach. Przyszedłem do niego i mówię do niego, John, I'm here to comfort you. A on mówi, nie potrzeba. Ja jestem w porządku. Wszystko jest tak, jak trzeba. Co ty przez to rozumiesz? A on mówi, wiesz co, Jan? Mój syn przed śmiercią, jakiś miesiąc czy dwa, był absolutnie pogodzony z Bogiem. Nigdy przedtem go takim nie widziałem.
Ja nie mogłem znaleźć słów, żeby zrozumieć to i odpowiedzieć mu. To tak wyglądało, jakby Pan Bóg w odpowiednim momencie zabrał tego człowieka, żeby się nie zepsuło coś w relacji między nim a Bogiem. I my niektóre rzeczy z naszego życia musimy przyjmować wiarą, że one się dzieją dlatego, że Pan Bóg ma wiele cierpliwości i ma swój plan. Musimy w to głęboko wierzyć, że są pewne zaszłości w naszych życiorysach, gdzie Pan Bóg prowadził nas w taki sposób, że nam się zdawało, że źle, a potem wyszło to na dobre. Rzadko spotykam ludzi starszych, którzy są tak zgorzkniali, że nie widzą nic dobrego w swoim życiu. Przeważnie mówią, aż dotąd prowadził mnie Pan, tak słowami Biblii. I ten właśnie John raczej udzielił mi pokrzepienia, bo ja wyszedłem pocieszony. On był. On zaufał Bogu i powiedział, Pan Bóg wiedział, co robi. Być może zabrał mojego syna właśnie w tym momencie, gdy trzeba było. I dlatego ja wierzę, że spotkam się z nim w Królestwie Bożym. Czy nie jest to piękna chrześcijańska odpowiedź? Wtedy, gdy przychodzi rozczarowanie, gdy przychodzi przygnębienie, gdy nie widzimy wyjścia z sytuacji, gdy wszystkie rzeczy zdają się nam po prostu jak gdyby przechodzić ponad naszymi głowami i szkodzić nam, to okazuje się, że to jest zupełnie inaczej z punktu widzenia Bożego. Myślę, że my często nie dowierzamy tak, jak nie dowierzali mężowie Boży. Abraham. Jak go nazywamy? Ojciec wiary. O, czy tak bardzo Abraham był ojcem wiary? Powiem wam krótki jego życiorys końcowy. Ma 75 lat, gdy wychodzi z Ur Chaldejskiego. No i jest naprawdę wierzącym, no bo miał sen i Pan Bóg mu powiedział, idź, wychodź z Ur Chaldejskiego, idź. Jeszcze ci potem powiem, gdzie. To trzeba mieć wiele wiary, żeby usłuchać takiego głosu. Nie wiem, co żona mu powiedziała, jak Abraham rano wstał i powiedział jej, słuchaj, musimy wyjeżdżać. To już pozostanie tajemnicą. Gdy ma 75 lat, wychodzi z Ur Chaldejskiego, Sara ma wtedy lat 65. Zapamiętajcie te dwie, 65 i 75. Abraham jest starszy o 10 lat. Gdy ma około 80 lat, dociera wreszcie do Egiptu. Sara ma wtedy lat 70. I według sprawozdania, które jest zapisane, tam w 12 rozdziale 11 wierszu 1 Mojżeszowej jest napisane, że Abraham powiedział do żony, wiesz, ja wiem, że ty jesteś piękną kobietą. No, to jest nie tylko komplement, ale i uznanie. Mając lat 70, jest piękną kobietą. Jak mąż powie takie zdanie swojej żonie, to możecie sobie wyobrazić, jak się żona czuje. To jest coś pięknego. Ale Abraham ma wizję od Boga, że będzie rozmnożony w naród wielki. I dlatego Sara wymyśliła, że dobrze by było, ponieważ się ten zamiar nie sprawdza, to tutaj masz moją służącą, może z niej będę miała dzieci. To jest tak pięknie zawoalowanie ukryte, co miało nastąpić. I Abraham zbliża się do Hagar, rodzi się syn, któremu dają na imię Ismael. Wiecie, ile lat miał Abraham wtedy? 99. 99 lat. A jego żona, pamiętacie? 89. Przepiękna kobieta, która wpada w oko niejakiemu Abimelechowi. Bierze ją na swój dwór,
A potem się dowiaduje, że to jest mężatka. Musiała naprawdę ładnie wyglądać. I uważał, że dobrze, że nic nie miałem z nią, bo bym miał od Boga ogromne kłopoty. Same kłopoty. Abraham ma lat 100, jego żona ma lat 90 i spodziewają się dziecka. Są to rzeczy nieprawdopodobne, wprost nie do uwierzenia. Abraham ma 99 lat, gdy jest obrzezany. Izmael wtedy miał 13 lat i wiele kłopotów było w tej rodzinie, bo Hagar musiała uciekać. Izaak, to imię po hebrajsku oznacza śmieszek. Wiecie dlaczego? Bo się Abraham uśmiał, jak mu Pan Bóg powiedział, będziesz miał syna. Pomyślał sobie, Pan Bóg, to żartowniś. Obiecuje mi takie rzeczy, które są niemożliwe. A jednak, on powiedział, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara 90-letnia może rodzić? A jednak, pytanie jest, dlaczego Abraham nie zaufał Bogu wtedy? Dlaczego? Miał tyle sposobności, żeby przekonać się o Bożym prowadzeniu, Bożej drodze, która została mu wybrana. Dlaczego? Był tylko człowiekiem. A jednak był nazwany mężem wiary. Gdy miał 99 lat, został obrzezany, czyli zawarł przymierze z Bogiem i zaraz niedługo potem rodzi się dziecko. Nieprawdopodobna historia. Drugi przypadek to Jakub. No, tego człowieka to dobrze znacie, bo ten zdrowo nas nabroił i ucieka do Labana, swojego krewnego, a potem otrzymuje widzenie, że ma wrócić do rodziny. Wraca, wie, że ma zapewnienie Boże, ma już nowe imię Izrael, czyli zwycięzca Boży albo Boga. I Jakub próbuje zrobić sztuczkę. Pamiętacie, jak to wyglądało? Rozdzielił swój dobytek i swoją rodzinę. Najpierw wysłał barany, wielbłądy, osły i wszystkie inne zwierzęta ze swojego dobytku. Potem wysłał jedną swoją żonę, tą, której nie bardzo miłował. Potem wysłał założnicę, a na samym końcu poszła ta ukochana żona, a na samym końcu kuśtykający Jakub. Popatrzcie, jaki przemyślny plan. Jak już się zmęczą zabijaczką i pozabierają wszystkie moje barany, wielbłądy i osły, to może oszczędzą Leję, a jak nie, to już będą tak zmęczeni, że już nie będą chcieli zabijać Racheli. Tak sobie planował. Dlaczego Jakub, który modli się o błogosławieństwo, nie ufa Bogu, tylko idzie krętymi drogami? Bo to był wybieg. Dlaczego? Mojżesz. Pamiętacie historię Mojżesza? 3 i 4 rozdział 2 Mojżeszowej. Ja tam parę tekstów chciałbym zaczerpnąć z tej księgi. 2 Mojżeszowa. I tam rozdział 3 i 4. Jest to przepiękny przykład wątpliwości, jakie są w człowieku. 3 rozdział, wiersz 10, 2 Mojżeszowa. Pan mówi, przetoż teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A odpowiedź Mojżesza jest? Nie, on nie mówi, on mówi dyplomatycznie. To był człowiek wychowany w Egipcie, w najwyższych, najlepszych szkołach. On mówi, a kimże ja jestem, żebym to zrobił? To nie jest odmowa wprost, nie. Ale za tym się kryje odmowa.
A kimże ja jestem, że mnie wybierasz? Bóg odpowiedział, ja będę z tobą. Druga odpowiedź Mojżesza jest, a co ja właściwie mam im powiedzieć? Ciekawe. Bóg rzekł do Mojżesza, powiesz im, jestem, który jestem. No więc w 4 rozdziale jest kontynuacja tej rozmowy. Pan Bóg mówi, idź jednak, bo cokolwiek zrobisz, to będzie połączone z cudami moimi. No to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi, nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie? To już jest trzecia odmowa. A Pan Bóg się w końcu rozgniewał i powiedział, czy ja nie jestem tym, który zechce cię poprowadzić? A on na to, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Czyli on się jąkał. Tak mówią inne przekłady. Ja nie potrafię mówić. To co, jak mam wystąpić przed narodem? Chyba nie. Na wyjaśnienie Boże, że Pan Bóg wie o niemych, głuchych i widzących i mówi, więc teraz ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić, odpowiedział, proszę Panie, poślij kogo innego. Mąż, którego uważamy za przywódcę narodu, wymawia się 4 czy 5-krotnie, aby tylko wykręcić się od tego, żeby nie iść do Faraona. Jest to po prostu niedowiarstwo. I teraz, gdy już są na pustyni, spotyka się z narodem, który również wątpi. Zauważcie, gdzie spotyka się kilkoro wątpiących, to jest wielkie zwątpienie. To jest po prostu zniszczenie w narodzie wiary. Mojżesz sam nie bardzo dowierza, czy ja mogę wyciągnąć wam wodę z tej skały, a naród oskarża i mówi, ty nie jesteś żadnym przywódcą i do niczego się nie nadajesz. Zapomnieli już o tym, że przeszli przez Morze Czerwone, że przeszli to wszystko. Mojżesz musiał być bardzo rozgniewany. Co wy sobie myślicie, że ja nie mam pragnienia, ja też potrzebuję wody, też jej nie mam. O co wam chodzi? Tylko sami siebie widzicie, chcecie mnie widzieć za cudotwórcę? I w tym Mojżesz wystąpił jak gdyby przeciwko Bogu. Dlatego, że nie oddał chwały, że to Pan może to sprawić, tylko postawił siebie. Czy to my mamy wam wodę wydać z tej skały? Czy myślicie? I dlatego też nie chciał mówić do tej skały. Odmówił Izraelowi duchowej pomocy. Tu nie chodziło już o wodę. Chodziło o absolutnie duchową pomoc, żeby mogli uwierzyć i zaufać Bogu. Więc z pierwszej opowieści Mojżesz nie mówi prawdy. Mówi, że Pan kazał mu uderzyć w skałę, a w powtórzeniu wyjaśnia, że to on sam uderzył w skałę, gdy miał tylko mówić i uhonorować Boga. Coś się tutaj zdarzyło, o czym Biblia nam wyraźnie nie mówi. Podobnie było przy Jordanie. Gdy mieli przejść przez Jordan, a to już była zupełnie inna historia, bo był inny człowiek, nazywał się Jozue. I prowadził naród izraelski przez czas od śmierci Mojżesza, aż doszedł do bram Jerycha. I potem się stało to, co się stało. Ale gdy musieli przejść przez Jordan, to stanęli i czekali. Czekali. I co, mamy wejść w tą skłębioną rzekę i przedostać się na drugą stronę? To jest niemożliwe. Znowu brak wiary i brak zaufania. Aż Pan powiedział, na co wy czekacie? Wejdźcie do wody. I kiedy się woda rozstąpiła? Gdy się nogi kapłanów zamoczyły w wodzie. I to jest odpowiedź na wiarę. Jeżeli my chcemy, aby coś się stało w naszym życiu, to my nie możemy być pasywni, tylko raczej aktywni.
My nie możemy powiedzieć sobie, a niech Pan Bóg robi to według tego, jak chce. Pan Bóg chce, żebyśmy w rozmaitych przypadkach naszego życia działali, nie załamywali się, żebyśmy podpierali się wiarą. A jeżeli się nawet nie stanie tak, jak byśmy chcieli, to Pan Bóg chce, żeby nasza wiara w nas była ogromna. Żeby była. Tak jak dzisiaj opowiedziałem o tym młodym więźniu, który nie patrzył, co będzie. Powiedział, jeżeli mam zginąć za wiarę, to zginę, nawet z głodu zginę, niech się dzieje co chce, a ja pracować w dzień Pański nie będę. Ta sama historia dotyczy rodziny mojej, bo mój ojciec, gdy tylko został ochrzczony, gdy był w Brześciu, razem z moimi dwoma wujkami dostali się w łapance w ręce Niemców i musieli codziennie z domu przychodzić do pracy. Jeżeli by nie przyszli, groziło im rozstrzelanie. A kilka tygodni przedtem mój ojciec został ochrzczony. I teraz powstał problem. Przychodzi dzień sobotni, ja mam iść do pracy. Poszedł w piątek do komendanta i tak jak umiał po niemiecku, tak wypowiedział to swoje żądanie. Komendant o mało się nie wściekł, bo to wyglądało, że to jakiś Żyd chyba jest. A Żydzi nie mieli żadnych praw, nadawali się tylko do gazu. I gdy ojciec wyjawił swoją prośbę, Niemiec wyjął pistolet ze swojej kabury, położył na stole, a to była oznaka jego najwyższego gniewu. I mówi, spróbujcie nie przyjść jutro do pracy. To ja już będę wiedział, jak to załatwić. I powiedział, raus! Co po niemiecku znaczy, wynocha. Przyszła sobota i oni zdecydowali, że nie pójdą. Ryzykowali życiem, ale to było zaufanie. Niech Pan Bóg, jak wpadliśmy w takie tarapaty, niech Pan Bóg to rozwiąże. W sobotę rano nic się nie stało. Jakoś to milczkiem przeszło do następnego tygodnia. W następnym tygodniu powiedział tak, raz się wam udało, ale teraz już się wam nie uda. Albo obóz koncentracyjny, albo pod ścianę. Sobota przyszła, do pracy nie poszli, cały zbór się modlił, oni też. I nic się nie stało. Gdy ojciec zapytał sąsiada, który był z tej samej łapanki, co tam na robotach, bo oni kopali rowy przeciwczołgowe, przeciw defensywie radzieckiej, ten odpowiedział, wiesz co, wczoraj wieczorem komendanta zabrali na front wschodni. Ma Pan Bóg rozwiązania? Nowy komendant, który przyszedł, był bardziej łaskawy i powiedział, jak to w Biblii pisze, to dobrze, dostaniecie tą wolną sobotę. To było niesłychane. To było cudowne zwycięstwo. Ale czy zawsze jesteśmy tak narażeni aż do granic wytrzymałości? Pamiętacie historię Ozy, gdy król Dawid postanowił przeprowadzić skrzynię Bożą do Jeruzalemu? I woły, które ciągnęły wóz, na której była skrzynia Boża, wystąpiły z drogi, skrzynia się zachwiała. I tam był pewien młody człowiek, który podparł ten wóz, żeby się nie przewrócił, żeby skrzynia nie wypadła na ziemię. Aha. Jak myślicie, zrobił źle czy dobrze? A ja wam powiem, wy byście zrobili to samo. Dokładnie to samo byście zrobili. Więc powstanie pytanie, dlaczego Pan Bóg go tam zabił? Zrobilibyście tak samo. A dlaczego Oza zginął? Ellen White wyjaśnia to, że Oza był nienawróconym człowiekiem i chełpi się tym, że on idzie koło skrzyni i to on jest tym, który strzeże skrzyni. Ciekawe wytłumaczenie. Gdy przeczytałem to, to naprawdę zadziwiłem się, że taki mądry komentarz można do tej sytuacji znaleźć.
inny człowiek, Eliasz. Eliasz, który zastawia się za sprawę Bożą. Eliasz, który myśli, że jest jedynym wyznawcą Boga. Dowiaduje się nagle, ale ja mam w Izraelu oprócz tego 7000 tych, którzy nie pokłonili się Baalowi. I Eliasz doznaje szoku, że o tym nie wiedział. Nie wiedział, że Pan Bóg ma swój wierny lud w tym całym bałaganie i odstępstwie pogańskim. Eliasz, który ucieka potem, gdy zabił 400 proroków Baala, gdy ucieka w góry przed zemstą Jezabeli, mówi: Panie Boże, zabierz moje życie, ja już nie chcę żyć. Brzmi to co najmniej dziwnie, bo jakby tak bardzo chciał zginąć, to by został tam w Jezreelu i Jezabela by mu pomogła. To znaczy, że Eliasz nie chciał umrzeć, ale nie chciał też już dalej mieć odpowiedzialności. A jednak jest nazwany tym, który w Duchu Świętym ma opanować świat. Ciekawe. Eliasz załamuje się. On nie chciał zginąć z ręki. Całkiem możliwe. Dobrze, że widziałem, że tak, brat zamknął oczy, a jednak słucha dobrze. Możliwe. Podobnie drugi Eliasz, Jan Chrzciciel. Dlaczego Jan Chrzciciel nie potrafił przekonać swoich uczniów, że to Jezus jest tym posłanym Mesjaszem? Czy on miał wątpliwości, czy jego uczniowie mieli wątpliwości? Jak myślicie? Nie jest to dokładnie powiedziane, ja tylko tak po prostu was zaczepiam. Czy on miał wątpliwości, czy jego uczniowie? Dlatego, że Pan Jezus, jak Ellen White mówi, że ci uczniowie zostali przez cały dzień przy Jezusie, obserwując Jego cuda. A wieczorem otrzymali polecenie: idźcie, powiedzcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. A błogosławiony ten, który się nie zgorszy ze mnie. Ach, to jest cały hint. Błogosławiony ten, który nie zadaje tych dręczących pytań dlaczego i koniecznie domaga się odpowiedzi. Błogosławiony ten, który się nie zgorszy ze mnie, który powie: widocznie Pan Bóg opuścił mnie. Jan Chrzciciel nie został uwolniony przez Jezusa Chrystusa, a ja często myślę, że chyba celowo, po to, żeby przez wszystkie wieki dać odpowiedź tym, którzy cierpią za wiarę. Że nawet Jan Chrzciciel za wiarę umarł. Jan Chrzciciel nie zbawił świata, zbawcą jest Jezus, ale Jan Chrzciciel jest tym, który jest świadectwem wierności aż do śmierci. A jeszcze inny przypadek. Łódź, która płynie przez Jezioro Galilejskie, wpada w taki halny palestyński na jeziorze. Łódź się niemalże wywraca, zalewana jest falami. Uczniowie mało by nie potonęli i szarpią Jezusa za sukmanę i mówią: obudź się, bo giniemy. I z jaką odpowiedzią się spotkali? Nie jest to ciekawe? Ale teraz pytam się was, a co wy byście zrobili, gdybyście byli w łodzi, a Pan Jezus spał sobie w kątku? Zrobilibyście dokładnie to samo. I bylibyście nazwani małowiernymi. A jest to ciekawy powód do rozważań, kiedy my jesteśmy głęboko wierzącymi, a kiedy jesteśmy małowiernymi. I my często bardzo szybko rezygnujemy z głębokiej wiary. Bardzo szybko. Może za szybko. My byśmy zrobili to samo. Może nie staralibyśmy się tak jak Abraham, bo to nie jest mile widziane to, co on zrobił. Ale może byśmy zrobili tak jak Jakub, tak jak Mojżesz, gdy się rozzłościł świętym gniewem.
Może byśmy zrobili tak jak ci kapłani, którzy zmuszeni zostali, aby weszli do wody Jordanu. Może tak jak Oza, byśmy podparli tą skrzynię na wozie, albo Jan Chrzciciel, który na chwilę zwątpił, on albo jego uczniowie, albo ci w Łodzi. Powiem wam, Pan Bóg potrzebuje do tego wszystkiego nie naszego sprytu i naszej pomocy, że potrzebuje naszej wiary, o której powiedział, żeby była tak chociaż mała jak ziarnko gorczyczne. To jest przyrównanie tylko, bo nie można wiary do ziarn porównywać, ale wiara potrafi czynić najdziwniejsze rzeczy. Miałem ciocię. Kobietę, która uciekła z pogromu na Wołyniu, uratowała życie, jej matka została zadźgana bagnetami. Przepraszam za słownictwo, ale to jest takie obiegowe. Jej mąż został przybity do bram stodołu, jak do krzyża, a trzy dziewczynki uciekły do lasu i zachowały się. I ta jedna ciocia stała się adwentystką i mieszkała w Łodzi. Możecie się śmiać albo nie, ale ona mi powiedziała tak: Janek, ja zawsze, jak wkładam ciasto w piątek do piekarnika, to się modlę. Klękam przed piecem i modlę się. Nie do pieca, tylko do Pana Boga, żeby mi się to ciasto udało. I mówi, jeszcze nigdy nie miałem przypadku, żeby mi się spaliło albo zapadło. Ale mówi, raz się nie pomodliłem i popatrz, zapadło się. Ja nie mówię, że to jest zabobonna wiara jakakolwiek, ja tylko mówię, że coś, co nazywamy wiarą, jest i potrafi działać cuda. Pan Bóg szuka zaufania do siebie nawet w najdrobniejszych sprawach, o jakich byśmy sobie nawet nie myśleli i nie zamarzyli. Bo Bóg jest zazdrosny w miłości. Znacie takie określenie? Bóg jest zazdrosny w miłości. Wszystkie te historie zdradzają nam Boga, który jest zakochany w człowieku. Człowiek, który jest dziełem Jego palców. To jest Bóg miłości, który mówi: zaufajcie mi, wierzcie moim obietnicom, wierzcie moim prorokom, wierzcie mi, że ja was prowadzę. Miłością wieczną umiłowałem cię. Jest takie zdanie w Biblii czy nie? Jest i znacie go. Dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuję. Bóg ukazuje swoje miłosierdzie, gdy my grzeszymy, gdy odchodzimy od Niego, gdy gardzimy Nim. On nigdy nas nie opuszcza. W Jeremiaszu 31:3 jest napisane: rzecze szli, z dawna mi się Pan ukazywał i owszem, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuję. To jest piękne zdanie, zdanie, które powinno być zachętą dla was, gdy macie wy wasze problemy. Jakiekolwiek by one nie były, cokolwiek się wam przytrafi, wierzcie Bogu. Pan się mu ukaże z daleka i powie: ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Tak przetłumaczony ten tekst został przez Biblię tysiąclecia. Jeżeli przychodzi doświadczenie, jeżeli przychodzi nieszczęście, choroba, jeżeli wali się świat twoich marzeń, jeżeli ktoś cię obraził, jeżeli najbliższa osoba cię zdradziła, jeżeli straciłeś pracę, jeżeli wiesz, że są to twoje ostatnie chwile, i wiele, wiele innych rzeczy, to wiedz, że jest ktoś, kto patrzy na to, wybaczy ci twoją niewiarę, ktoś, kto znajdzie rozwiązanie, ktoś, kto ukoi twoje serce, ktoś, kto cię kocha miłością niepojętą. Tylko wierz. Trzech chłopców przekomarzało się i mówiło, co potrafią ich tatusiowie. I jeden z nich powiedział: a mój tatuś to zna mera naszego miasta. I był z tego bardzo dumny. Drugi pomyślał, poskrobał się w głowę: tak, ale mój tatuś zna posła do Sejmu. A to już coś ważnego. A trzeci biedak nie wiedział, co powiedzieć: a mój tatuś zna Pana Boga. A
Popatrzcie, jaka to piękna odpowiedź. Mój tatuś zna Pana Boga. Czy my możemy tak powiedzieć? My znamy naszego Boga. On nas chroni i opiekuje się nami. My podlegamy rozmaitym doświadczeniom życiowym, tak jak każdy człowiek. Ale w tych naszych doświadczeniach zawsze jest nadzieja. I z tą nadzieją was zostawiam. Amen. Nie chciałem was długo męczyć. Proszę, powstańmy, skłońmy nasze głowy. Panie Boże i Ojcze nasz, nie chcielibyśmy nigdy zwątpić w to, że Ty kierujesz swoimi sprawami, sprawami swojego ludu, każdego poszczególnego członka Kościoła. Ty widzisz tych drogich braci, siostry, młodzież, którzy stoją tutaj przed Twoim teraz tronem, w pokornej postawie, schyleni, aby prosić Cię o błogosławieństwo na dalsze godziny ich życia, na następny tydzień, cokolwiek będą czynić. Spraw, Panie, aby nigdy w nich nie ustawała wiara, aby zawsze byli zachęceni do wykazania swojej wiernej postawy, aby zawsze mogli powiedzieć każdemu: ja wierzę temu, co Bóg mi powiedział, co Bóg mi obiecał. A choćby i mnie również zabił, to jednak ja nie odstąpię od Niego. Tak jak powiedzieli ci trzej młodzieńcy. Czy nas wyrwie, czy nie wyrwie, kłaniać się Twojemu posągowi nie będziemy. Panie, my chcemy mieć taką silną wiarę. Wiarę, która jest nieprzekupna, nie da się w żaden sposób wytrącić z naszych umysłów i naszych serc. I prosimy o to głęboko w imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.